No i przyjechaliśmy. 5 miesięcy tutaj nie byłam. Zi był w międzyczasie 2 razy. I co tutaj ciekawego? Wszystko przeżyło. Widzę, że jakieś wiatry były, bo stolik jest w rzeczce. No, zielono się już robi. Ale fajnie. A tu moje konwalie, które posadziłam w tamtym roku. Wzeszły. A tulipany dopiero będą schodzić, ale jakieś takie mizerne one są. Wiem, że mi wiewiórki tu powykopywały te cebulki. Dobrze, że bobrów nie ma. Bo jechaliśmy po drodze, to były tak drzewa pościnane i to takie grube drzewa i to widać, a kiedy bobry ścinają, bo one ścinają w taki ołówek. Więc cieszymy się, że tutaj nie ma. Ciekawe, czy most jeszcze przeżył, czy znajdę się w strumyku. Czyściutka ta woda. Nic, trzeba będzie się rozpakowywać i ogarniać tutaj. Dzisiaj jest piękny dzień, jest 23 stopnie. Więc prawie, że lato. Ale fajnie. Mój salon jakoś przeżył, ale jaki brudny stół. Oh my god. Jednego motylka nie ma. A jest tam na dole, okej. Ten biedny blusz z tamtego roku, on był taki piękny. Co tam za talerz leży? Jak ja to wyciągnę? A tu jak towarzystwo przeżyło zimę? Jakieś wiatry tu musiały być. Wielkie. Ktoś nam podjadł schody i deski tutaj. Zobaczcie. Co za dziad jeden. To pewnie ten. Jeżorzbierz. Wiecie co, moja sąsiadka, kiedy sprzedawała dom w październiku i czyściła go, to wyciągała różne takie rzeczy. I to są takie ryby, gdzieś ona skądś to kupiła, nie wiem. Ale one są zrobione z papier-mâché. Więc skoro chciała wyrzucić, ja mówię, to słuchaj, ja wezmę sobie je od ciebie. One są takie śliczne, szkoda ich do śmieci. One mają zawieszki w środku. Do ogrodu nie będę ich dawać. Chociaż mogłabym zrobić jakiś tam jeden płot kolorowy. Ale chyba nie, więc stwierdziłam, że wezmę je na działkę. I przyozdobię nimi domek. Patrzcie, jakie są śliczne, szczególnie ta. No ta jest przepiękna. No zobaczymy, jak to wyjdzie. To musi być schronione przed deszczem, dlatego że to jest masa papierowa z klejem. I jest pierwszy dziubek w tym roku. Znaczy może nie w tym roku, ale kiedy ja jestem w tym roku. I mamy kawałki pizzy też z zaprzyjaźnionej pizzerii. Także proszę bardzo. No ale ładny, jaki ogonek ładny. W ogóle się nie boi. Także z naszej rodziny. Ale ładne futro ma, piękne. Piękny ma ogon. Może to jest kowidek? No, podchodzimy. I nic się nie boi. To jest nasz. Tak, jeden z naszych kochanych dzióbków. I sierść ma ładną. Piękną, no. Dobrze. Przeżyliśmy zimę dobrze. Na razie pizzy nie. Na razie jedzenie dla piesków, to co lubimy najbardziej. Ale na pizzę też przyjdzie czas. W nocy przyjdzie jakaś głodna banda. Ale zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Nie widzieli mnie więcej niż pół roku. 7 miesięcy. I nic. Mogę blisko podejść i dzióbek się w ogóle nie boi. My tam palimy ognisko
więc niech sobie tutaj jedzą. Ciekawe, ile przyjdzie. Co tam ten pan robi? Do ogniska dokłada. Zobaczcie, jak drastycznie obcięliśmy wierzbę. Ona wypuszczała takie witki do góry. My chcemy, żeby ona taka bardziej była kulista. W tamtym roku też obcięliśmy. No i zobaczcie. Wszystko się zazieleni, będzie pięknie. I trochę też tutaj przerzedziliśmy, bo różne takie małe drzewka rosły tak bez ładu i bez składu. Także się troszeczkę otworzyło, tak jak to z niej mówi. Odzyskaliśmy trochę naszego real estate. Teraz idziemy do drugiej kubki. Ta kubka lepsza od tamtej. Może lepsza. Ale śliczne umaszczenie. Nie bój się, kochanie. Chodź, chodź. Chodź, ja już idę. Ja wiem, że to jest pierwszy raz od długiego czasu i tak jesteś bardzo odważny. Taki dzióbek, kochany. No, tam nie ma jedzenia w tym karmiku. Ja wiem, że ty pamiętasz pewnie, że tam zawsze jedzenie się wysypywało. Jeszcze wody naleję. Umyłam to i zaraz wleję im wody z rzeczki. No, zaraz będzie ci tą szczotkę muszę wziąć, bo się tak nad głową wisi. Teraz konwalie tutaj będą miały dużo więcej słońca. A tutaj lodówka. Co prawda mamy lodówkę w środku, ale baterie nie były naczarżowane, słoneczne, bo dopiero teraz przywieźliśmy je. Więc dzisiaj takie winko. Różowy Pinot Grigio z Kalifornii. I taki cudny wieczór tutaj mamy. Właśnie zaszło słońce. Kieczuszki. Cheers. Ale ładnie się pali. Komary, za tydzień czy dwa będą końskie muchy dolatały. Tak, już niestety komary zaczynają gryźć. Au, już mi gryzie jeden, oh my god. Ale fajne ognisko. To nie są ciuchy do ogniska. Ładny ten płomień. W aparacie jeszcze lepszy wygląda, wiesz? Bardzo ładny. Ma takie... Bo nie jest ładny. Ma takie obwódki pomarańczowe bardzo. Fajny dzień, jak lato. Ale ognisko się rozpaliło. My już tutaj siedzimy na tarasie w domku. A tam nagle tak się rozpaliło. Tak zwany słomiany ogień już przygasł. Cześć. Cześć. No cześć, pobochaj rękę. No. Good. No chodź, chodź. No, dziubadź. Masz mnie. Jak tam ta pizza? Good? A ty jak tam? Wszystko dobrze? Jakie chrupanie to odchodzi. No i jest czarna mama. Proszę, 8 rok już. A tutaj jest ten piękniś nasz. Ale wcina. Chodź, czarna mama, chodź, 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 dziubeńku, chodź. Chodź, dziubeńku, chodź.
Nasza kochana czarna mama. Dobrze cię widzieć. Jakie dzieci przyprowadzisz w tym roku? Ile będzie dzieci? Ona zawsze tak mi ufa ze swoimi dziećmi. Mogę głaskać jej dzieci i ona jest okej z tym. Kochana. Dobrze cię widzieć, kochanie. Chodź, kochanie, czarna mama. Ma być 30 stopni pojutrze. Wow. Jak dobrze cię widzieć, kochanie. No. Tyle już lat się znamy. Kochana czarna mama. A z drugiej strony dzióbek. Cześć, kochanie. Cześć, dzióbek. No idę. Cześć. No i znowu jesteśmy w naszej ulubionej szklarni u Menonitów. I na razie kupujemy pomidory. No okej. Okay. Tu jest tak przyjemnie zawsze. Tak, ja mam też. Jakie mają koszyki w tym roku? W tamtym roku bardzo ładne kupiłam. Chyba nie mają jeszcze wszystkich wystawionych, bo jest dosyć wcześnie. Ten bardzo lubię. Są fajne. Zobaczcie, jaką pracę dzisiaj wykonałam. Widzę, że Rudzik tam wybiera sobie robaczki. Mam taką maszynę, kupiliśmy. Ona jest naprawdę świetna, więc bez niej to bym w życiu tego nie zrobiła dzisiaj. Tutaj to wszystko leżało odłogiem i powiem wam, że mam worek ziemniaków, które kupiliśmy od Menonitów jeszcze na jesieni i one zaczynają wypuszczać. Zrobię sobie eksperyment i zasadzę sobie tutaj ziemniaki, a co? Posadziłam wczoraj pomidorki. No i jeszcze dużo przede mną, ale zobaczcie. Jestem dumna z siebie. Mamy szczypanka małego. Wysypałam ziarenka. I się pojawił od razu. Mały wiewiórek. Gaduła chce wyjść, ale niestety nie może. Ponieważ od razu by poleciał za nim. Sorry, gaduła. Altana wygląda już coraz lepiej. Wczoraj kupiliśmy ten koszyk od Menonitów z tej szklarni tam. Dokupiłam jeszcze dwa takie koszyki. I takie coś.
Więc altana już zaczyna mieć ręce i nogi. A zobaczcie na to, to jest taki świecznik, że normalnie naokoło nalewa się wodę i zatapia się tu tą świeczkę, ale ta woda zawsze robi takie ślady z kamienia, więc nie bardzo. Więc wrzuciłam tutaj kawałki pobitej szyby samochodowej. No i dobrze wygląda, prawda? Tu mam moje światełka solary. Te też są na solar tutaj. Przepiękne są te bluszcze. Miałam już je kiedyś raz, ale na działce. I dołożyłam też 200 światełek na jabłonkę. Już mają obmurowywać ten dom wreszcie. Już dzisiaj jeden pan był, mówi, za kilka tygodni. I one akurat są na prąd. Ale pociągnęłam kabel. On był w ogóle w ziemi. Ale musiałam go wyciągnąć, bo on był tam na pograniczu tamtej działki. Więc na razie jest na zewnątrz, też może go wkopię. No i tak to wygląda. Miło i przyjemnie. Tutaj też mam lampki. One akurat są na baterie. Więc muszę ładować i wymieniać. A tutaj zużyłam te... Kupiłam kiedyś takie żarówki, znaczy pojemnik w kształcie żarówek, nie wiedząc, co będę z tym robić. Ale stwierdziłam, że powieszę tu i tutaj też są kolejne lampki, też na baterie. Więc wieczorem ogród jest cały rozświetlony, jest bardzo przyjemnie. Muszę te moje ryby dokończyć, tylko że muszę jeszcze więcej wziąć worków. Zauważyłam, że teraz coraz mniej sklepów ma worki. Już dawno się skończyło, że są worki darmowe. Trzeba płacić za nie chyba tam 5 centów za worek, ale teraz widzę, że część sklepów już w ogóle nie ma. Zobaczcie, jak ładnie te kokardki tu wyglądają w słońcu. Przesadzałam tam takie resztki truskawek, miałam, nie wiem, czy się przyjmą, czy nie. Muszę pomyśleć, co by tu dać jeszcze. No i na balkonie, na balustradzie też dałam tą siatkę. Zobaczcie, jak ładnie w słońcu świeci się. I rozmawiałam dzisiaj z tym panem, który tu mierzył różne rzeczy, który będzie murował, o tym krzaku bzu, bo on jest za ciężki, żeby go normalnie podnieść, ale powiedział, że przyśle syna z taką małą maszyną i wykopie mi gdzieś. Może tego, ten nie przeżył niestety. Także w miejsce tego mi wkopię to, ale troszeczkę dalej. No bo jak będą budować płot, żeby nie było problemu. Także uratuję ten krzak bzu. Ale zobaczcie, tak biedny stał całą zimę. Te korzenie były na zewnątrz. I dalej będzie jakieś tam kwiaty miał. Próbuję wyprodukować. Ta góra cała zarosła. Wow. A większość na tej górze to jest jaskółcze ziele. Bardzo zdrowa roślina. Zi trochę posiał w tamtym roku w ogrodzie i zobaczcie, jak się rozsiało. Przeszło wszystko na sąsiada. Dzisiaj była u mnie sąsiadka i tak rozmawiałyśmy. Ja mówię, zobacz, ile jest tego jaskółczego ziela. A ona mówi, o my god, my mamy to w ogrodzie i to ja wywalam zawsze, bo to taki chwast. Ja mówię, jak ktoś ma na przykład jakieś brodawki, takie, no jak to się nazywa, na ręce, kurzajki, tak? To bardzo łatwo tym można zlikwidować. A ona mówi, właśnie mój mąż ma jedną i tyle już walczy, różne maście i tak dalej. Ja mówię, to weź sobie, jak masz w ogrodzie, jak nie, to ja ci dam. I sobie
Niech nasmaruje kilka razy i to zniknie. To jest jedyny dobry sposób. Z tego co ja zauważyłam, jakieś miałam jedną i też nie mogłam sobie poradzić gdzieś na ręce. No i glistnik, znaczy glistnik to jest drugie imię tej rośliny, czyli jaskółcze ziele bardzo w tym pomogło. Ogólnie można z niego robić herbaty i od pasoży teczniać się. Chyba takie słowo jest. Dlatego, że wiecie, każdy ma jakieś pasożyty. Szczególnie jeśli jecie sushi, surowe ryby, czy nawet mięso. Jest to od czasu do czasu dobrze zrobić sobie taką kurację. Tu widzę, ta roślina wypuściła, ta, która wygląda jak bambus. Już zapomniałam jej nazwy, ale kiedyś pokazywałam, tam przy ławce miałam, dalej tam jest, bo to ciężko wywalić z ogrodu. I tutaj jest też malutka, następna tam rośnie. Ja akurat to bardzo lubię, to wygląda pięknie, także nie mam z tym problemu. No, tutaj róża moja, piękna. No, także mam trochę roboty w ogrodzie, ale bardzo się cieszę, że mam czas wreszcie. No, jabłonka już zacznie niedługo kwitnąć. U nas kwiecień to jest pod koniec maja. Ale dużo ma kwiatów w tym roku. Zobaczymy, może będą w końcu jakieś jabłka. Jak ten grill stąd wyjedzie, to będzie o wiele więcej miejsca. Fajna ta doniczka, akurat biała, fajnie pasuje do tego kwiata tutaj. No i dałam ten krzyżyk do grobu sali tutaj. Niektórzy powiedzą, w dupach się przewraca kotu dawać krzyżyki. Ale co tam. I paw. A mały Chipek co chwilę kursuje. Jeszcze muszę mu wysypać więcej. I dałam też na ścianę pelargonię. Dzisiaj gorąco. 30 stopni. Wczoraj było 28. Więc zimy zrobiło się lato. Tak to u nas jest. No, ma teraz całą górę jedzenia. Na działce, jak byliśmy wczoraj na działce. Zresztą widzicie, no bo w tym filmiku też dodam szopy pracze. Też był jeden chipmunk. Chyba ten, co był w tamtym roku, bo w ogóle się nas nie bał. No i mam małego pomocnika. Co chwilę tutaj przy mnie chodzi. I co jakiś czas jakąś taką tłuszczą larwkę podrzucę. To sobie dziubnie. W ogóle się nie boi. Ona tutaj ma gniazdo. No, mój pomocnik. Zobaczcie na moje ręce. Ja nie umiem robić w rękawiczkach, ja muszę robić bez rękawiczek. Po prostu nie czuję tego, ale straszne. Oh my god. Nie wiem, jakoś w rękawiczkach dziwnie tak jest. Ręce mi się pocą, więc wolę już poświęcić ręce i później najwyżej tam szorować, kremować. Lepiej się czuję z tym. Ten panel musi zniknąć, on już jest do wyrzucenia. No i zobaczcie moją robotę. Ja to wszystko przesiałam w rękach, żeby było jak najmniej korzeni. Mój mąż mnie dzisiaj pochwalił, że jestem taka cierpliwa, bo on by nie mógł. A ja mówię, że im mniej tych korzeni będzie, tym mniej będę miała pielenia. No, ale ten kultywator naprawdę się spisał. Świetna to jest rzecz.
Nie wiem, kiedy on weźmie ten panel mi tu teraz. No i tak, żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za oglądanie. O, zmęczona jestem. 7:30, znaczy 19:30 już. Pół dnia mi to zajęło, ale jestem bardzo zadowolona z rezultatu. Także dziękuję jeszcze raz za wszystkie łapki w górę. No i w te w dół, no to nie dziękuję, no ale też się przydadzą. No i zostawiajcie komentarze, dajcie mi znać, czy też lubicie pracę w ogrodzie. Czy robicie to, czy to Was relaksuje. Ja powiem Wam, że puszczam sobie jakieś słuchowisko typu kryminalne historie i mogę pracować cały dzień, bardzo mnie to relaksuje. Co, Ali? Ty jesteś kotkiem wychodzącym i nie uciekającym. Przy tej norze od świstaków. Może teraz omiczki też tam są. No i już zrobiło się czyściej. Zobaczcie. Panel na razie jest schowany. Bo żeby go wyrzucić, to potrzebujemy mieć wózek, a wózek jest na działce.